Koncepcja na budowę osiedla w Bytomiu no chyba przyszła przede wszystkim z inwestorem. Z inwestorem, który myślę podobnie patrzy na tą przestrzeń, na to miasto, na jego potencjał, który nie zawsze jest tak od razu zauważalny przez wszystkich. Myślę, że nawet mieszkańcy samego Bytomia często nie dopatrują się w tym mieście jakiejś takiej pozytywnej wibracji, a ja uważam, że to jest miasto po prostu, po pierwsze, jak inne, miasto ogromnych potencjałów, no i potrzeba co najmniej dwóch elementów. Inwestora, który tak samo jak my uwierzy w to miejsce, no i myślę projektanta, który kocha, szanuje i rozumie tą okoliczność w pracy w Bytomiu. Zawsze w pracowni, w Medusie lubimy jakby przekomarzać się z pełną rzeczywistością albo próbować odkłamywać rzeczy, które dla większości ludzi wydają się być trudne, gdzie wyobraźnia nie podpowiada, nie daje szansy, nadziei na to, żeby to odczarować. Mówimy zawsze przekuć porażkę w sukces. I w przypadku tego miejsca, tej części Bytomia, albo w ogóle myśląc o Bytomiu, trzeba ciągle myśleć jako właśnie jakiejś szansie, nadziei na to, żeby odczarować to miejsce, które często ma przylepione bardzo dużo łatek, moim zdaniem niezasłużonych, i są tylko powielane, powtarzane. Rozum podpowiadał jedną rzecz, serce mówiło coś drugiego, więc tu zawsze jest dylemat, czego i w co bardziej się wsłuchać. Uważam, że serce często podpowiada nam dobre rzeczy i ta opowieść o Bolkolowcie w kontekście stawiania tego osiedla tuż opodal, które naturalnie nazywa się Bolko, bo jest częścią tej samej dzielnicy, wydawało mi się taką, no, pewnego rodzaju nawet obowiązkiem. Ja nie zastanawiałem się, czy robić, tylko jak robić i kiedy w ten projekt się zaangażować, więc wątpliwości nie miałem ani przez chwilę. Miasto Bytom jest pewnego rodzaju takim obszarem gigantycznych kontrastów. W tym mieście przemysłowym stoją przede wszystkim ogromne katedry wspaniałych budynków przemysłowych. Szyb Krystyna, elektrociepłownia Szombierki, ale tutaj również miejsce wielkich katedr kultury. Tutaj mamy Operę Śląską, tu mamy szkołę baletową, tutaj mamy szkołę muzyczną, która w tej chwili jest pięknie odnawiana. Tak wiele ludzi się tutaj kształci, którzy nie mają nic wspólnego z wydobyciem, z górnictwem. Mamy państwowe szkoły budownictwa, wspaniałe kościoły, wspaniałe skwery, parki. To wszystko, co tak naprawdę wystarczy, no, podnieść troszeczkę głowę, przestać być malkontentem, dostrzec, tak jak dostrzegamy to właśnie w tym pięknym Berlinie, którym się zachwycamy, a który powstawał, tak jak powiedziałem, za sprawą praktycznie tych samych architektów, używając tych samych materiałów, powstając w tym samym okresie. No, trzeba przede wszystkim też ludzi. Ludzi, którzy zaczną to miasto na nowo uruchamiać, inwestycji prawdopodobnie, które też będą to miasto napędzać nową energią.